Dzień dobry. Cześć. Powinienem ubrać jeszcze marynareczkę. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Cześć, witam. Cześć, witamy, Michał. Witamy. Dzień dobry. Zarząd Mazowsza siedzi w ogóle w komplecie. Chodźcie, wiecie? Zobaczcie. Masz czym. Dobra, idę. Cześć. Ole jest. Musisz być nie. Słuchajcie, to oficjalnie zaczynamy dzisiejszy kongres. Cieszę się, że udało nam się dzisiaj wszystkim spotkać. Oddaję głos prezesowi Stowarzyszenia Szymonowi Hołowni. Bardzo się cieszę, że mogę się z Wami spotkać na tym wirtualnym, ale przecież realnym kongresie. Spotykamy się, jak wiecie, w 5 miesięcy po naszym pierwszym kongresie. Wtedy zaczynaliśmy naszą drogę formalnie. Nie wiedzieliśmy w ogóle, co to jest za droga, w którą tak naprawdę ruszamy. Wiedzieliśmy tylko, jaki jest cel i co chcemy osiągnąć. Tym celem, tą metą jest zmiana Polski. Dla żadnej innej przyczyny nie warto byłoby poświęcać tego wszystkiego, co wszyscy z Was poświęcają. Zmieniacie Polskę na lepsze, pokazujecie ludziom, że potrafią, że umieją. To, co ostatnio zrobili ci Sherpowie, wchodząc zimą na K2, to jest opowieść, która powinna być opowieścią o nas. Nie pragnienia władzy, nie realizowanie ambicji, nie myślenie o władzy inaczej niż w kluczu odpowiedzialności. Również tej władzy, która wielu z Was została powierzona w stowarzyszeniu. Pójście po władzę to jest pójście po odpowiedzialność. Przed nami wiele wyzwań. Damy radę. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dobrych, owocnych obrad. Dzień dobry. Witam Was w pięknych okolicznościach przyrody. Uczestniczymy teraz w zupełnie innym marszu. Marszu, który jest długi, który jest trudny i który wymaga gry zespołowej na wszelkich możliwych poziomach. I przechodzę teraz do pytań. Dotyczącym właśnie organizacyjnych rzeczy wewnątrz jakby naszego biura stowarzyszenia. Jeszcze pytanie tutaj widzę od Damiana. Po to, żeby też budować relacje w ramach całego ruchu. Ja mam taką jedną uwagę. Na czacie się troszeczkę dyskusja rozpoczęła. Okej, w takim układzie do dyskusji dalszej, żeby przekazywać temat. Nastał chyba ten moment, kiedy kończymy dzisiejszy kongres. Myślę, że mimo wszystko to było dla nas dobre doświadczenie, ale oczywiście jest to tylko wstęp do kolejnych prac. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dzięki za organizację. Dziękuję. Dzięki, dobrze było Was widzieć. Dziękuję.